nie bać się, robimy to, panowie, robimy to normalnie. Leży, przynieście odżywki, sobie łapki, odżywki, ale jedną, dwie. Najważniejsza, cokolwiek się nie dzieje, konsekwencja w realizacji, to wam przyniesie efekt. Spokój i chłodna głowa. Jak jeden ma pojedynek, drugi mówi możesz, a jestem. I dajesz, panowie, na tej zasadzie cały czas się spieramy. Drużyna najważniejsza, cały czas od początku, panowie. Panowie, do trzech razy. Dobra, dawaj, panowie, pierwsza stała! Dawaj! Będzie trzeba iść pierdolimy się o tym minucie, panowie, tam w pokoju. Katy! Maleczu! Ustawiamy, kiedy nie mamy na boisku. Jedziemy! Gaty! Weszło! Wreszcie się coś dzieje, prawdziwy mecz. Play! Ale już z numerem 22 Warchoł. Warchoł puszcza w bój Maciejewskiego. Maciejewski dośrodkowuje, Vogtmann, Mielca, szalesz, interwencja Kuby Mielcarza, ale jeszcze zobaczmy, Chutnik! Kuba! Dobra! Okej! O co chodzi? Odwróć! Środka, żeby schodzić! Do środka! Spokojnie, Sacin! Idziesz, idzie spokojnie, dopinasz do środka! Pilnuj, oddziela strony! Okej, Olsi, dobrze! Jeszcze raz! Za niego! Ej! Sędzio, faul jest! Daj Pamosia w nogi! When Olsi has the ball and cross, second post, okay? Go like second striker. It's the corner of the penalty zone, okay? 100%! Two times, bro! Penalty! One time, yes! When ten penalty, tell me no. I tell you. You can take the ball. Ale szukajcie sobie z Urbim, bo tak jak będziemy stać ostatecznie, to nic się nie dzieje. Idź ty raz wyżej, on niżej. Jak będziemy tak stać, to nie dostaniemy piły. Ale zastanówmy się, dlaczego grałem przez środek, jeżeli jest czterech z tyłu. Dwóch środkowych mocników i dwóch środkowych obrońców. Do kogo grałem piłki w środek? Tam Kozy się ustawia. Albo Kozy, albo Stroma wchodzi tam w te wolne. Ale oni wchodzą do obrońców, zauważ. Za wolna reakcja jest, panowie. Za wolna reakcja jest na tym, co się dzieje na boisku. Bliżej siebie, w dwójkę bliżej siebie i bliżej Igora. Panowie, tam są za duże przestrzenie. Jak oni dostają piłkę do przodu, przez was przechodzi piłka, tam jest kurwa dym. More in defense, Wolf, okej? Okay? More in defense. Panowie, po przechwycie próbujmy grać, dokładnie. Mamy sytuację, żeby zagrać dokładnie, gdzieś kurwa wybijamy tą piłkę, gdzieś niedokładnie w ludzi. Jest panowie mokro, troszeczkę mocniej tą piłkę, tak? Były takie 3-4 sytuacje, Olsi. Tam miałeś na Salciego taką, kurwa, wiesz, z boczku, mocniej. Otwórz się, na dwa kontakty, zabierasz się, szukasz Olsiego, szukasz ze Świdziem. Dobra. Nie wchodź mi tutaj, nie zagęszczaj mi tutaj, bo na przykład jak rzucamy piłkę z autu, tu jest nas na pewno i ty jeszcze zagęszczasz do ludzi. Cały czas tutaj. Wiecie, mówię, przy aucie musimy sobie stworzyć przestrzeń, bo my jesteśmy po razu właśnie, dajmy sobie chwilę miejsca. Daj tutaj, zobacz, jak jesteś tutaj, on pójdzie, robi się przestrzeń dla Kaliego, który przyjmie sobie piłkę, zastawi. Zgra może do Ziela, zgra do Igora, utrzymujemy się przy piłce. Na spokoju. Jak już mi się uda albo Wiejowi zastawić i wam zgrać, to nawet pierwszą ciemno wczara, bo nam się ciężko odwrócić, żeby tobie z lewej dać na panowie, z wiatrem mamy teraz, tak dobrze pierdolniemy, to naprawdę fajnie tam doleci. Panowie, teraz mamy z Weterkiem dobry, stały fragment gry. Oni fajnie to robili, fajnie tam dla nich szło. Dla nas będzie podobnie. Dobrze uderzy, czysto my wyjdziemy. Dawaj, dawaj, panowie, 40% za pierdalanie, dawaj. Jesteś jeszcze tam? Zostawiasz teraz, Maciek? Zielu, czyli możemy, panowie, tak? Kręć, pan. Dawaj. Dawaj, siedziemy, panowie. Kety! Weszło! Dawaj! Szukaj! Strąkę, hej! Tor! Jak idę na lewej, to ta odcinka, nie? Biegasz na... Jesteś przy barkarzu, tak, za Urbiego.
rzut rożny, defensywa, też przed pole. I to wszystko, i rzut wolny, defensywa, biegasz na pierwszy. Brawo, Igor! Dawaj, dawaj, święty, bierzemy, jedziemy, jedziemy! Daj, święty, dawaj, prawa! Ismael! Dziara Świątek wybija tuż przed polem karnym, wybija pole, jest tutaj Dobrogost. Dobrogost urywa się, Bujak, Bujak! Kutnik prowadzi, z KTS-em weszło. Dawaj, 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 dawaj! Kurwa! I znowu Kutnicy, Winiarski, Winiarski, Winiarski prawą stroną zamyka akcję, Bartnik jest, Winiarski, Winiarski, gol! Biegnij! Biegnij, dawaj! Sędzio! Miana! Został w bramce Balafajder, Lewczuk, gol! Igor Lewczuk, gol kontaktowy! Dla KTS-u weszło, został w bramce Balafajder. Ja! Kur... Powrót! Bartek, 8 minut, 8 minut, 8 minut. 8 minut, tak jest! Jest czasu, no i... Wikidowa! Okej, Damian, okej, okej! Ja pierdolę! Dawaj! 5 minut została. Wchodzimy czteroma, kurwa, tam daje, no iść na pustaka dostaniesz, kurwa. Dobra, czekam w fusie. No cóż, przegrywamy, niewykorzystana szansa kolejna. Kolejny raz Płock potyka się, my musimy tylko wygrać, żeby doskoczyć. Nie wygrywamy. Czy graliśmy dobrze? Wydaje mi się, że nie. Hutnik był lepszy, choć Ismael tutaj w drugiej połowie. Wydaje mi się, że jakby prawą nogą strzelał, leciutko podniósł piłkę nad bramkarzem. Może wtedy byłoby inaczej. Wiedzieliśmy, że Hutnikowi nie możemy zostawiać przestrzeni za naszymi plecami. Wykorzystali to, mają szybkość po bokach. I co? Gratuluję Hutnikowi. My musimy się skupić na sobie, już nie patrzeć, czy ktoś wygrywa, czy nie. Patrzmy na siebie, trenujemy w poniedziałek ze spuszczoną głową, przychodzimy na ośrodek treningowy i trenujemy. I w tej lidze już tyle razy myśleliśmy, że nie mamy szansy, a tak się wyniki potoczyły, że nadal byliśmy w grze. I czy szansa przepadła? Nie wiem, na 100% powiem, że jeszcze nie wiem, ale tak jak mówię, nie wykorzystaliśmy kolejnej szansy i to mega boli. No szkoda, przegraliśmy kolejny mecz w tym sezonie z Hutnikiem, mecz pełen emocji. Mecz pełen walki z obydwu stron. Nasza drużyna pełen szacun za niesamowitą chęć odniesienia zwycięstwa. Użyję takiego bardzo oklepanego powiedzenia. Wiem, że ono może wzbudzić śmiech, ale nic mi mądrego nie przychodzi do głowy. Taka jest piłka. Można przegrać, wygrać, zremisować. My dzisiaj niestety przegraliśmy, ale ponieważ do końca rozgrywek jeszcze jest wiele kolejek, a w polskiej piłce dzieją się różne rzeczy, niespodziewane rzeczy, drużyny, które uchodzą za faworytów, przegrywają, drużyny, które nie uchodzą za faworytów, wygrywają. A właściwie to powiem tak, nadzieja umiera ostatnia. W związku z tym niekorzystnym wynikiem to trzeba podkreślić. Myślę, że póki szanse będą matematyczne, będziemy grać do końca, nie stracimy wiary w to, że ten awans jest w naszym zasięgu. Ten dzisiejszy mecz pokazuje, jak wyrównana ta liga jest. W tej lidze każdy może wygrać z każdym i w to będziemy bardzo mocno wierzyć. Co do przebiegu spotkania, myślę, że pierwsza część dla Hutnika, początek 10-15 minut, potem przyszło u nas takie otrzeźwienie. Przyjęliśmy inicjatywę, zaczynamy prowadzić grę, zaczyna się wszystko układać i nagle jedna, druga bramka podcina nam trochę skrzydła, tak?
znowu na chwilę wracamy do meczu, przejmujemy inicjatywę i zaczynamy bardzo mocno atakować, bardzo mocno cisnąć, udaje się strzelić bramkę, tak? Konkluzja co do przebiegu. Chyba najbardziej bolące jest to, że potrafimy zacząć grać w piłkę, potrafimy być groźni, stanowczy, kreatywni w momencie, kiedy przegrywamy. A nie ma tego, kiedy mecz jest otwarty, kiedy wszystko jest w naszych rękach. To też o czymś świadczy. Myślę, że w przyszłym tygodniu też czeka nas taka bardzo mocna rozmowa w wąskim gronie, czyli sztab i zawodnicy, bo ten temat trzeba bardzo mocno podnieść. Ja rozumiem, że jest odpowiedzialność, ja rozumiem, że jest presja, ale ona nie może pętać nóg takim zawodnikom, jakich mamy u siebie w zespole, bo potencjał jest bardzo duży. Potencjał jest na to, żeby ze spokojem awansować, a jednak ciągle coś w tym przeszkadza. Ciężko coś powiedzieć po takim meczu. Pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, to no, przegraliśmy najważniejszy mecz w sezonie. Po prostu przegraliśmy nasz drugi finał, który mieliśmy po meczu z Mińskiem. Byliśmy zespołem słabszym. Jak przegrywasz, to po prostu jesteś słabszy, dlatego przegraliśmy ten mecz. Niestety nawet w takim meczu brakuje tej odrobiny szczęścia, nawet ta druga bramka stracona to jest rykoszet przypadkowy i niestety nie udało nam się dogonić w wyniku tego spotkania. Jesteśmy w fatalnej sytuacji. Nic więcej nie mogę dodać.